Cześć, witam wszystkich. Chciałbym Wam zaprezentować, jak zrobić serwer do Minecrafta na Bookicie. Oczywiście będzie to serwer z kilkoma pluginami, które na pewno pozwolą Wam usprawnić działanie serwera oraz możliwości, które możecie przypisać do danej grupy użytkowników. Więc może zacznijmy od razu. Oczywiście przygotowałem sobie wcześniej strony, na które będziemy wchodzić. Zaczniemy od pierwszej strony Bookita. Oczywiście to jest dla wszystkich najważniejsza strona teraz. Wybaczcie za internet. Niestety mój dostawca ostatnio leci w kulki, ale mniejsza z tym. Linki, z których będę korzystał i oczywiście pluginy, z których będę korzystał, podam wszystko w opisie. Będą też podane linki osobno, nie będzie zbiór po prostu jako jednym linku, tylko osobno będzie wszystko pokazane. Więc na początek wchodzimy na stronę Bookita. Niestety nie będę korzystał z najnowszego, gdyż nie wszystkie pluginy są zupdate'owane, a tego byśmy nie chcieli, bo nie będą po prostu działać. Skorzystamy ze starszego buildu, czyli 7.6.6. No i pobieramy po prostu ten build na pulpit. Wystarczy tylko wejść na tą stronę, tam gdzie kliknąłem. Pobieramy craft booki, snapshot jar, zapisujemy, no i na tym się praktycznie kończy. Później musimy jakby stworzyć plik bat, który będzie uruchamiał na ten plik. Wystarczy tylko wejść znowu na stronę główną Bookita, wchodzimy na craft bookit i tutaj jest całe ustawienia serwera pod Windowsa, Linuxa i pod Maca. Nas oczywiście interesuje Windows, bo ja z takiego systemu korzystam. I wystarczy, że tylko skopiujemy to linijki i otworzymy je nawet w najprostszym programie tekstowym. Więc od razu przejdźmy i zrobimy to na miejscu. Na początek stworzymy sobie oczywiście plik serwera, z którego będziemy korzystać i wszystko się nam tam będzie wypakowywać. Nazwiemy go server.real. Musimy sobie oczywiście przenieść tutaj craft bookit. Bez tego niestety nasz serwer nie ruszy. A więc tworzymy sobie teraz nowy dokument. I to by było na tyle, jak myślę, ale z tego co widzę, nie działa to tak jak powinno. Więc wybaczcie, ale wejdę sobie na szybko do poprzedniego serwera, z którego ja korzystam. I po prostu skopiuję sobie zawartość tych linijek i to, jak ma się serwer uruchamiać ode mnie z mojego serwera, którego ja trzymam, ale to tylko dla znajomych. Oczywiście zamieszczę to w opisie, także nie będziecie musieli tego szukać, przepisywać specjalnie. No i kilka rzeczy, które musicie tu wiedzieć. Zaczynamy od tego, że zawsze musi być na początku Java, później określamy parametry, z jakich korzysta nasz serwer, czyli podajemy pamięć. Jeżeli mamy 2 giga pamięci w systemie operacyjnej RAM, no to przypisujemy tylko niestety 1 giga. No niestety nie opłaca się więcej, i tak komputer Wam nie pozwoli na granie więcej niż 15 osób. Czyli wpisujemy XMS1024M, później powielamy. Początkowa wartość określa nam, z jakiej pamięci korzysta na samym początku serwer. Na przykład gdy mamy jednego gracza, możemy określić jako 512 MB, ale nie zalecam tego, gdyż później serwer może zacząć lagować, gdy będzie przeskakiwał sobie na większe ilości pamięci, więc od razu niech korzysta sobie tylko z 1 giga i na tym pozostawmy. Później określamy plik jar, czyli jak się nazywa ten plik, który właśnie sobie pobraliśmy, czyli wpisujemy jar, później nazwę tego pliku i kończymy po prostu tak jak jest teraz. Zapisujemy to sobie, to jest bardzo ważne. Zapisujemy to oczywiście w naszym folderze. Podpiszemy go start i bardzo ważna rzecz, teraz musi się kończyć kropka bat, inaczej nie będzie nam serwer się przez to uruchamiał. No i na tym kończy się po prostu cała praca.
Jak widzimy, stworzył się nam tutaj serwer. Uruchamiamy go od razu. Wysypują się cała masa błędów, ale tylko przez to, że tworzą się nam wszystkie pliki od razu. I oczywiście tworzy się nam świat, na którym będziemy mogli później już grać. No, poczekamy chwilę, aż to zakończy. No i wszystko pięknie, ładnie się uruchomiło. Zatrzymujemy sobie serwer na szybko. Wszystko pięknie, ładnie działa. Na początek myślę, że pierwszy plugin, który warto zainstalować, będzie to na pewno plugin Essentials. Nie polecam, na przykład Permissions jest troszkę trudniejszy w obsłudze. Essentials był, no jak dla mnie na początku, dość trudny, ale gdy zobaczyłem, jak wygląda w całości, jest naprawdę świetnie wykonany i warto z niego korzystać, dlatego już jest podzielone na jakby części, czyli to, z czego korzystasz i to, gdzie przypisujesz po prostu ludzi. Jest bardzo pięknie, ładnie pokazane. Wszystko oczywiście wam zaraz zademonstruję, jak to wszystko pięknie chodzi. No i oczywiście pobrałem sobie, musimy cały Essentials, tutaj mamy oczywiście cały pack, skopiować sobie do plugins. Nie musimy nigdzie nic dopisywać, wystarczy tylko wkleimy, uruchomimy serwer i to zalecam przy robieniu każdego nowego pluginu. Wrzucasz coś, uruchom serwer, sprawdź, czy dobrze działa. Jeżeli tak, to wtedy możesz stawiać grę i dodawać najwyżej komendy dla zwykłych graczy. Więc kopiujemy jeszcze wszystkie pliki jar. I wracamy do głównego folderu, odpalamy serwer. Zobaczymy, co się dzieje. Jak widzimy, tworzy nam całą listę dokumentów i folderów, które będą odpowiadać za każdy plugin z osobna. No i serwer stworzył sobie wszystko pięknie. Więc wchodzimy w pierwszy folder Essentials. Tutaj interesuje nas tylko plik config.yml. I oczywiście ja korzystam z programu Notepad++. Podam oczywiście do niego link. Jest to jeden z najlepszych programów do tego typu obsługi plików. Macie wszystko ładnie przejrzyście w kolorze, widzicie, gdzie popełniliście błąd. No i w zasadzie tyle. Polecam pobrać i zainstalować. Więc na początku podane są jakieś informacje, co robi dany plugin, to oczywiście nas nie interesuje. Essentials Global, czyli Ops, czyli administratorzy najprostszego serwera, jaki mają kolor podany, później nick, prefiksy, co się znajduje przed nickiem. Później inne komendy, które oczywiście sami odgadniecie, do czego służą. Z takich ważniejszych mamy default stack size, czyli jeżeli chcesz sobie zespawnić rzeczy jako admin i na przykład dajesz sobie komendę slash, pokażę tutaj, slash i 4, czyli na przykład chcesz dostać cobblestone'a i wpiszesz tag i zatwierdzisz enterem, dostaniesz automatycznie 64 staku. Dlatego warto sobie to zmienić na 1, gdyż jest to troszkę uciążliwe, gdy się o tym zapomni, a chcemy mieć tylko pojedyncze rzeczy. Pod spodem są what to prevent from, czyli czego zabronić, jeżeli czego nie można sobie dawać z komendy, czyli możemy zabronić 46 dynamitu lawy stałej i oczywiście tej ciekłej, która się rozlewa. Czyli jeżeli byśmy komuś dali możliwość spawnowania sobie rzeczy, to tych rzeczy na pewno sobie nie stworzy. I oczywiście zostawiam sobie wszystko, to jest tylko testowe. I poniżej oczywiście Nether. Ja to robię przed wersją 1.6, gdzie jeszcze Nether nie jest dostępny. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało po wersji 1.6, ale mamy wybór. Jeżeli ustawimy tutaj na True, będziemy grać tylko na Netherze, jeżeli jest na False, gramy w normalnym świecie. Oczywiście możemy sobie włączyć portale i możemy w jakiś sposób to zatwierdzić, ale myślę, że nikt nie posiada około 12 czy 16 giga RAM, żeby udźwignąć serwer z dwoma światami i nie polecam tego włączać. Pod spodem mamy spawn mob limit. To nie określa nam, w jak dużej ilości pojawiają się potwory na naszej mapie, tylko w jak dużej ilości administrator może sobie zespawnić danych potworów z danej kategorii. Owiec, krów i tak dalej i innych temu typu rzeczy. Standardowo jest na 10 ustawione, myślę, że wystarcza, nie warto to zmieniać.
Pod spodem mamy wiadomości, jakie pojawiają się na przykład przy pierwszym logowaniu. To welcome, w nawiasach jest player, czyli od razu przypisuje nam nick w danym kolorze i tak dalej. Oczywiście podstawy angielskiego są tu nie